Drodzy Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu, punktu czwartego. Natomiast w związku z tym, że są z nami mieszkańcy Złębu w sprawie komunikacji, ja przełożę procedowanie punktu ósmego właśnie, czy przeskoczymy sobie do punktu ósmego na chwilę, aby zająć się tą sprawą, aby wysłuchać mieszkańców, aby podjąć stosowną uchwałę w tym zakresie. Drodzy Państwo, zanim rozpoczniemy dyskusję, ja pozwolę sobie omówić projekt uchwały, który przygotowaliśmy jako zarząd. Natomiast jest to projekt uchwały, który powtarza, powiela już nasze wnioski złożone pod koniec października jako zarząd. Z tego względu, że 10 października, 8-10 jako zarząd otrzymaliśmy Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu nowe propozycje dotyczące tak zwanej remarszrutyzacji, a więc zmiany dotychczas funkcjonujących sieci połączeń komunikacji miejskiej, a więc jeżeli chodzi o autobusy i tramwaje. No i my po analizie jako zarząd, w związku z tym, że te zmiany mają być faktycznie wprowadzone 17 listopada, podjęliśmy uchwałę, w której zawnioskowaliśmy m.in. o przywrócenie dotychczasowej trasy i zwiększenie częstotliwości linii autobusowych numer 113 i 121, zwiększenie częstotliwości linii autobusowej 174, a także przywrócenie trasy linii autobusowej 142. I to są postulaty, które również zostały zawarte w tej uchwale. Jeżeli chodzi o 113, 121, sprawa jest oczywista. Myślę, że tutaj radni rozumieją, że to są dzisiaj jedyne autobusy komunikujące tą część naszej dzielnicy, którą nazywamy Łęgiem, a ten obszar się rozwija, powstają tam nowe bloki. No i nie wyobrażamy sobie, żeby częstotliwość tych linii uległa zmniejszeniu, albo żeby trasa tych linii uległa skróceniu, a taka jest właśnie propozycja Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, który przygotował propozycję remarszrutyzacji. Ja wiem, że mieszkańcy są w tej sprawie, wiem, że też protesty ze strony mieszkańców w tej sprawie wpływają i słusznie. Ja dzisiaj rozmawiałem z dyrektorem Zarządu Infrastruktury Transportu, panem Saponiem, który odpowiada za remarszrutyzację. Rozmawiałem właśnie na temat tej linii, tych dwóch autobusów. Jak mnie zapewnił, jeżeli my jako Rada podtrzymamy to stanowisko, które już wyraziliśmy jako zarząd, no to jest duża szansa, że oni uwzględnią i nasz wniosek, i postulaty ze strony mieszkańców, ale dopiero po 26, jak mnie poinformował, mam się z nim spotkać i mamy na ten temat rozmawiać, z tego względu, że na 17 przygotowali projekt propozycji i według ich filozofii wprowadzania zmian dają sobie 2 tygodnie na to, żeby ta remarszrutyzacja zafunkcjonowała w tym kształcie, który oni zaproponowali, no i dopiero potem będą wprowadzali ewentualne korekty. Ja mam zapewnienie, że jeżeli my podtrzymamy stanowisko, które już wyraziliśmy, jeżeli będą protesty mieszkańców, dlatego tutaj wiem, że panie radne, pani Weronika Szeregiewicz, pani Bożena Stanek, za co serdecznie dziękuję, tutaj aktywizowały też mieszkańców w tym zakresie. Jeżeli będą też te protesty, to ZIKiT myślę, że bardzo poważnie weźmie pod uwagę przywrócenie dotychczasowych tras tych dwóch linii, a także zwiększenie ewentualne częstotliwości. Tak jak mówię, my jako dzielnica już wydaliśmy w tym zakresie opinię, teraz jako Rada tą opinię powtarzamy. Zanim otworzę dyskusję, chciałbym oddać głos naszym mieszkańcom. Aby ktoś, jeden przedstawiciel mieszkańców zabrał głos, bo rozumiem, że Państwo w tej sprawie przyszliście, także zapraszam. Ja napisałem taki list, który jest między innymi tutaj do Rady. Identyczna wersja, bardzo podobna, ale troszeczkę zmieniona, została dzisiaj złożona w ZIKiT-cie razem z kopiami podpisów, których zebrałem w sumie ponad 200. Proszę pomocy. Pozwolą Państwo. Panie i Panowie Radni Dzielnicy 14. I mieszkańcy ulicy Niepokalanej Panny Marii oraz okoliczne ulice wyrażamy swój protest przeciwko planowanym i ogłoszonym przez ZIKiT zmianom w komunikacji miejskiej na osiedlu. Szanowni Państwo, po raz kolejny zmuszeni jesteśmy stanąć w obronie linii 113, bo to jedyna linia autobusowa łącząca nasze osiedle zarówno z tak zwaną Starą Hutą, jak i Czyżynami. Jest to na chwilę obecną jedyny w miarę dogodny dojazd naszych dzieci do szkół, nie tylko rejonowej szkoły podstawowej nr 156, ale także do szkoły nr 80 na osiedlu Skarpie, szkoły nr 37 na osiedlu Stalowym, szkoły sportowej, szkoły muzycznej, to również dojazd do gimnazjów, liceów i dalej położonych uczelni wyższych. Przecież to na podstawie istniejącej siatki połączeń MPK mieszkańcy planowali wybór szkoły.
to w kierunku tak zwanego B1 znajduje się nasz rejonowy szpitalny oddział ratunkowy oraz będące przy nim przychodnie specjalistyczne. Nie zapominajmy o przedszkolach i żłobkach. Na osiedlu Stalowym jest biblioteka publiczna, a w niej możliwość skorzystania z czytelni czy też bezpłatnego dostępu do internetu. Na ulicy Ptaszyckiego jest konto ogromny, obiekt wybudowany przez miasto. Jak w takiej sytuacji to Centrum Rozwoju może liczyć na zwiększenie zainteresowania i podniesienie rentowności, jeśli utrudnia się nam dojazd do niego? Co z dziećmi korzystającymi z pomocy nauczycieli oraz psychologów tam pracujących? Jak mieszkańcy Łęgu mają dotrzeć do domów kultury? Młodzież gimnazjalna przygotowuje się do bieżnowania. Wielu z nich wybrało kościół w Mogile, ponieważ wsiada do autobusu na swojej ulicy i wysiada pod samym kościołem. Do kościoła parafialnego nie ma z Łęgu dobrego dojazdu. Tym samym wybrali lokalizację najbardziej dogodną. Mają oni obowiązek uczestniczenia w wielu nabożeństwach i spotkaniach w ciągu całego roku, które na ogół odbywają się w godzinach wieczornych. Nasze osiedle to także miejsca pracy. Jak Kraków ma być miastem przyjaznym, skoro podróż z domu do pracy wydłuży się? Podczas zbierania podpisów jedna z osób powiedziała, że dzisiaj z Prądnika na ulicy Niepokojonej Panny Marii jedzie się 1,5 godziny, a będzie jeszcze gorzej. Zmiany były wprowadzane pod hasłem usprawnienia komunikacji publicznej w Krakowie. I tu cytując ze komunikat ze strony Wiki. Głównymi zadaniami planowania były dopasowanie układu linii transportu zbiorowego do przemieszczeń pasażerów, minimalizacja całkowitego czasu podróży, dostosowanie układu linii transportu zbiorowego do zagospodarowania miasta, zapewnienie połączeń i synchronizacji linii miejskich i podmiejskich, ograniczenie pokrywania się linii tramwajowych i autobusowych, zapewnienie szczególnie wysokiej dostępności transportu zbiorowego w centrum miasta. Niniejszym tylko dwie pierwsze zasady nas dotyczą. Nowa linia mająca nas obsługiwać w ogóle nie spełnia założeń twórców. Pozostałe w odniesieniu do Łęgu nie mają zastosowania. A pogorszenie warunków komunikacyjnych będzie bardzo duże. Mieszkańców wciąż przybywa. Od kilku lat wielu z nich starało się o zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów w Łęgu. A zamiast tego autobusy mają kursować jeszcze rzadziej. Na czym? Czy na tym ma polegać nowoczesne funkcjonowanie EK w Krakowie? Zamiast, że ze względu na zwiększoną liczbę przesiadek nasza podróż znacznie się wydłuży, jak wrócić. Władze miasta obiecały nam, że autobusy będą chodzić co 15 minut. Dlaczego nie zwraca się uwagi na podstawowe czy potrzeby komunikacyjne mieszkańców? Pragnę nadmienić, że Łęk nie ma alternatywy w postaci tramwaju, a w nowej ściatce połączeń z innym rządem Rosu Centrum Handlowe M1 zostało wyeliminowane z trasy przejazdu linii autobusowych z Łęgu i Gniesiska na rzecz Centrum Handlowego Czyżyna. Podsumowując, żądamy zdecydowanych i skutecznych działań Rady Dzielnicy w kierunku utrzymania obecnej trasy autobusu linii 113 i tym samym wypełnienia założeń Likid w celu cytowanej wcześniej minimalizacji całkowitego czasu podróży. Cieszy nas również to, że proponowane zmiany mają na celu faktycznie podniesienie efektywności podróży i nie są podyktowane rzekomymi oszczędnościami. Tutaj pozwolę sobie znów na cytat Likid. Nowa siatka połączeń jest tak ułożona, by jak najlepiej odpowiadała oczekiwaniom pasażerów, które zostały ujawnione podczas badań. Pod petycją zebrano ponad 200 podpisów na 17 stronach i jest to około 70% możliwości. Dołączam oryginały, a kserokopie zostały przekazane wraz z odrębnym pismem do dyrekcji Zikic w imieniu mieszkańców Marcin Nowak na ręce pani radnej Weroniko. Z mojej strony to tyle. Dziękuję bardzo. Powiem tak, te argumenty, które Państwo przedstawiacie w tym piśmie, nam akurat nie są znane. My już wielokrotnie występowaliśmy w tej sprawie do Zikitu, jeżeli chodzi o te dwie linie. Jesteśmy również zdziwieni taką propozycją, stąd też nasza uchwała jako zarządu i nasza uchwała dzisiejsza jako rady, projekt tej uchwały. Natomiast ja chciałem podziękować Państwu za to, że zbieracie te podpisy, bo to jest zawsze jakiś atut przetargowy dla decydentów, którymi niestety my jako radni dzielnicy nie jesteśmy. Gdybyście mieli tego pełną świadomość. My oczywiście możemy wnioskować, prosić, lobbować, natomiast decyzja nie należy do nas. Ostateczną decyzję podejmie Zikwit i prezydent. Ale robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ta decyzja była korzystna dla nas wszystkich, a więc aby te linie były przywrócone. Natomiast musimy na to poczekać. Także rozumiem, że jesteśmy w kontakcie poprzez panią Weronikę. Pani Weronika ma z wami kontakt. Ja porozmawiam z dyrektorem Saponiem. Będę się chciał najprawdopodobniej z wami spotkać i zobaczymy, no co uda nam się wywalczyć w tym zakresie. Natomiast żebyście mieli świadomość, no, nasze możliwości są ograniczone, nie my podejmujemy decyzji. Jeżeli my byśmy podejmowali decyzję, to wierzcie mnie, jeszcze byśmy trzecią by nie uruchomili. Do nas niestety to są kompetencje przerastające nasze możliwości. Ja jeszcze odnośnie projektu uchwały, bo mówiłem o 113-121, natomiast
Tutaj jeszcze wnioskujemy o to, żeby zwiększyć częstotliwość linii autobusowej 174. W związku z tym, że nowa remarszutyzacja zakłada licytację linii 163, a to były linie mniej więcej podobne, jeżeli jedna z nich wypadnie, no to istnieje konieczność, żeby ta druga przejęła część ruchu. No i tutaj wnioskujemy też o przywrócenie trasy autobusowej 142, z tym, że w imieniu zarządu drogi tutaj zgłaszam autopoprawkę, przywrócenie dotychczasowej trasy, bo linia 142 oczywiście tutaj w projekcie remarszutyzacji funkcjonuje, natomiast okrojony ma zakres, tutaj został wycięty odcinek właśnie Promnik Czerwony, Strzelców, Dobrego Pasterza, Stela Sawickiego, Medwieckiego. Chcemy przywrócenia tego odcinka tej linii. I analogicznie do uzasadnienia również zgłaszamy autopoprawkę dotyczącą właśnie tego, że nie chodzi o całą linię, ale o dotychczasową trasę, tego względu, że autopoprawka, uzasadnienie jest integralną częścią tej uchwały. Tyle z mojej strony, otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pani Bożena Stan. Chciałam jeszcze dodać, że dzisiaj do tu zostały złożone jeszcze 150 podpisów z rejonu Sołtysowskiej głównie i z Witlinowej przeciwko właśnie też takie protesty, przeciwko zmianie tej trasy 113 i 121. Także już tego nie będę czytać, jest też złożone, mamy kopie, także razem już będzie ponad 350 albo 400 podpisów. No, także to chciałam powiedzieć, żeby mieszkańcy też wiedzieli, że to jest złożone. Dziękuję bardzo. Pan Michał Franczyk. Witam Państwa. Przepraszam, że dzisiaj mamy na sali gości, którzy uczą się samorządności. Jak przewodniczący powiedział na spotkaniu wcześniej, praca zaczyna się w komisjach i tutaj Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, której jestem przewodniczącym, analizowała te poprawki, te zmiany z GIT-u i już 15 października negatywnie zaopiniowaliśmy. To taka jest nasza rola, te zmiany. Przekazaliśmy na ręce zarządu wnioski i stąd po części ta uchwała i ruch było skonsultowane z mieszkańcami. Jesteśmy jak najbardziej, popieramy Państwa argumenty i mamy nadzieję, że te zmiany, jak powiedział przewodniczący, przy poprawkach w mniejszym czasie zostaną wdrożone. Dziękuję. Ja jeszcze chciałem powiedzieć taką sprawę, że linia 142, którą jeżdżę z ulicy właśnie Medweckiego do pracy, dojeżdżam. Wcale ten autobus nie przyjeżdża jakiś pusty z ulicy Strzelców, z ulicy Powstańców, tylko ten autobus jest po prostu no, w rannych godzinach jest pełny, prawie ten, powiedzmy sobie, półpełny, a z powrotem też jest tam bardzo dużo osób, więc jest to linia wyjątkowo strategiczna w tym rejonie Kuczy i bardzo by dobrze było, żeby jednak tą linię 142 utrzymać, bo jeżeli się te przystanki wszystkie wykluczy, no to po prostu inaczej, to ludzie będą chodzić na piechotę, no to jest XXI wiek. Dziękuję. Pani Ania Brytnia, proszę o to. Do Państwa również, ale przede wszystkim do Pana Przewodniczącego jest taka prośba, żeby zwrócić uwagę, w rozmowach z Panem Dyrektorem, który jest odpowiedzialny za tą remarszutyzację, że wystarczy tylko zmienić rozkład jazdy 142, bo przez chyba 10 lat, nawet więcej, on jest dokładnie się pokrywa z linią 129. Zresztą jest minuta różnicy. Tylko właśnie tutaj, tu gdzie się linia 129 pokrywa ze 142, tutaj należy zmienić rozkład jazdy. I to wszystko. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś radny? Pani Zofia Kowska, potem pani tylko tak. No może to już nie jest potrzebne, ale ja chciałabym poprzeć Państwa prośby mieszkańców Błębu, ponieważ ja czasem tam dojeżdżam do ogródka przy Niepokalanej Panny Marii i naprawdę to jest tragedia. Ślęczę w tym rondzie Krzyżyńskim, bo przecież rozkładu jazdy przy sobie nie noszę, więc jeden mi dopiero odjechał, a drugi za 45 minut jest. I przecież, no już w tej chwili wiem, to wychodzę półtorej godziny wcześniej, ale naprawdę to jest tak mała odległość, że przy dobrym układzie, przy większej częstotliwości tych autobusów mogłabym
w bardzo krótkim czasie tam dojechać. Także naprawdę całym sercem i dwoma rękami popieram Państwa prośbę. Ale również proszę o 142. No naprawdę ostatnio jechałam na pogrzeb znajomego i dobrze, że jechał jeszcze ten 142, bo nie miałabym czym dojechać. Naprawdę, taka jest sytuacja, że od nas nie ma czym. Tramwaj żaden tam nie dojeżdża. I autobus też żaden poza 142. Oczywiście dojeżdża do Pętli, tam gdzie była stara kaplica, a potem nie ma żadnej informacji. Także w ogóle nie wiadomo, na co się przesiąść. I nim się dowiedziałam, to już akurat autobus odjechał i musiałam iść pieszo przez cały cmentarz. No naprawdę, taka jest sytuacja. Dziękuję bardzo. Także bardzo proszę. Pan Maciej, proszę. Ja, szanowni Państwo, w kwestii formalnej... Pan mikrofonu, żeby młodzież słyszała. W kwestii formalnej linia 163 nie jest zlikwidowana, tylko zmieniona jest trasa, idzie przez Mogiłęny, Most Bandy i jeśli się nie mylę, to do Bieżanowa lub Nowego Bieżanowa prowadzi, więc tu trzeba było zmienić treść uchwały. Mówimy o likwidacji, a ta linia jest, praca jest zmieniona. Nie. Likwidacja linii 163. Wyraźnie mam projekt remaszkutyzacji, jest likwidacja linii 163, pani marszałek. Do tego się odnosi. Jeszcze przed chwilą w internecie sprawdzałem, żeby się upewnić. Może to pewnie jest zmieniony. Tych informacji dzisiaj faktycznie to jest, problem jest taki, że myśmy dostali projekt remarszutyzacji i tutaj jest zapisana likwidacja linii 163, na tym bazujemy, natomiast no, z tego co wiem, te zmiany wciąż są niestety wprowadzane, co nam utrudnia wypracowanie jakiegoś stanowiska, natomiast ja byłbym za tym, żeby podtrzymać tą uchwałę w tym brzmieniu, aby żeby zwiększyć częstotliwość, no bo nie wykluczone, że jeżeli ta linia została na chwilę przywrócona do internetu, to teraz pomija naszą dzielnicę, więc... Ale jest istotnie, nie do końca, jest istotna dla wielu mieszkańców naszej dzielnicy, którzy korzystają z tej linii, także... Ale ja mówię, czy jest zlikwidowana, czy jest zmieniona i tak ominie wtedy, czy częstotliwość, ja uważam, że należy tutaj ten postulat podtrzymać, natomiast no, odnosimy się do tego, który jest, do tej remaszutyzacji, która została nam przedstawiona, no, ale patrzcie, to jest jeden z tych problemów, o których tutaj mówiliśmy, że te zmiany wciąż są wprowadzane. No i zobaczymy, jaki to ostatecznie efekt przyniesie, ale proszę Państwa o poparcie tej uchwały w tym brzmieniu. Czy ktoś z Państwa radnych chciał jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. To pan Weronika Szynegiewicz, proszę. To ja jeszcze na koniec krótko, żeby już nie przedłużać. Natomiast no tutaj Wojtku, tak jak pani Ziarkowska zauważyła, no bardzo duża potrzeba, żeby te linie autobusowe utrzymać, bo faktycznie nie ma żadnego dojazdu. Teraz ten dojazd jest fatalny. Po zmianach będzie jeszcze gorsze, zwłaszcza, że nie tylko trasy zostały skrócone, ale jeszcze też częstotliwość kursów została zmniejszona, więc tak naprawdę one będą jeździły rzadziej niż do tej pory, a do tej pory nie zaspokajały potrzeb tych aktualnych, nie mówiąc o tym, że powstają nowe osiedla. Tak, druga sprawa. Drodzy Państwo, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Przypominam, że dwie autopoprawki z innych zarządu zgłosiłem dotyczące przywrócenia dotychczasowej trasy i analogiczna odnosi się do uzasadnienia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały wraz z autopoprawką zarządu? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał z głosu? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że przyjęliśmy tą